No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanal, na którym chcę wam pokazać, że samochody elektryczne, jak i tarcze do nich, to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku wymieniamy zestaw tarcz Tesla Model 3 Performance na super zamienniki, także oglądajcie. Dzisiaj zajmiemy się wymianą tarcz przednich w Tesla Model 3 Performance na tarcze zamiennikowe firmy Tipro. Natomiast to nie są takie zwykłe zamienniki. Firma Tipro to jest firma, która wprowadziła te tarcze jako rozwiązanie oczywiście głównego problemu związanego z tarczami w Tesla Model 3 Performance, jak i w Y, czyli korozji i nierównomiernego zużycia. A dodatkowo są to tarcze troszeczkę wyczynowe. Oczywiście nie są to rozwiązania stricte torowe i tutaj bym raczej nie sugerował takich rozwiązań. Natomiast na pewno są to troszeczkę dla bardziej ambitnych, nazwijmy ambitniejszej jazdy samochodem elektrycznym. Tarcze są, jak widzicie, nawiercane, dodatkowo nacinane i mamy w zestawie też klocki. To jest nie bez znaczenia, bo dzięki temu, ile to kosztuje, jesteśmy w stanie nie dosyć, że uzyskać nieco lepszy produkt od tego, który oferuje nam oryginał, a dodatkowo oszczędzamy pieniądze. Cały ten zestaw jest tańszy niż zestaw oryginalny. Szczególnie tu mówię o klockach, które w Tesli akurat dla wersji Performance są bardzo drogie. To co? Zaczynamy wymianę. No dobrze, tak jak widzicie, zestaw przednich hamulców mamy wymieniony. Postaramy się klienta mówić na cały zestaw i później zaprosić go po jakimś czasie, żeby pokazać, jak to wygląda. Tutaj macie starą tarczę, widzieliście ją też podczas wymiany. Tarcza oczywiście ma rant, dodatkowo wykazuje pewną korozję, a ponadto klient wyczuwał ewidentnie bicie podczas hamowania, dlatego zdecydowaliśmy się namówić go na tą wymianę. Mamy tutaj teraz nowe tarcze firmy Tipro, które prezentują się całkiem przyzwoicie. Oczywiście z czasem ten czarny kolor się wytrze. I mamy nowe klocki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że klient do nas przyjedzie po pierwszych 10 tysiącach kilometrów. Będziemy w stanie dla was nakręcić całą resztę. Ale mamy rozwiązanie. A ja wam dziękuję za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie.
i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było i nie moglibyśmy robić takich fajnych rzeczy.